Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Was do drugiej części naszego bieżnika z ananaskami. Skończyliśmy przerabiać nasze ananaski w pierwszej części i teraz drugą część musimy rozpocząć od rzędu 22. Oczywiście trzeba obrócić robótkę na prawą stronę. I słuchajcie, ja już sobie częściowo niteczki pochowałam, specjalnie tutaj zostawiłam tą jedną, abyście widzieli, gdzie jest ten koniec tego rzędu tutaj, ponieważ według niego będziemy tutaj zaczynać. A mianowicie, naszą nitkę musimy zaczepić w tym prawym łuku. Czyli tu żeśmy skończyli, mamy pierwszy łuk i teraz tutaj w tym łuku, w środkowym oczku zaczepiamy niteczkę i tutaj ja też będę przerabiać robótkę tym kolorem chabrowym. Ja się wbiję szydełkiem w trzecie oczko łańcuszka, a Wy możecie oczywiście albo tak jak ja w łańcuszek, albo pod łańcuszek doczepić nową nitkę. Ja sobie ją teraz zaczepię, a przy okazji powiększę obraz kamery, aby to było dla Was bardziej widoczne. Zaczepiłam już moją niteczkę i teraz, kochani, musimy rozpocząć 22 rząd i zaczynamy go od trzech oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek. Następnie robimy 9 oczek łańcuszka nawinięcie. I teraz w kolejnym łuku, też w środkowym oczku, czyli w trzecim od prawej bądź od lewej, albo pod łańcuszkiem, jeżeli przerabiacie pod łańcuszkiem, wykonujemy słupek. I po tym słupku robimy 13 oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia na szydełko i teraz tak, ten łuk tutaj pomijamy, czyli za niteczką pomijamy i tutaj wbijamy się w kolejnym, w środkowe oczko i przerabiamy słupek, ale nie do końca ten podwójnie nawijany. Czyli robię najpierw przez dwa i zostawiam na szydełku. Dwa nawinięcia i teraz nie tutaj w szarym, tylko tutaj w tym łuku, gdzie zaczyna nam się ananasek, to tutaj też w środkowym, czyli w trzecim oczku tego łańcuszka, przerabiam ten słupek podwójnie nawijany, czyli przez dwa i teraz mamy trzy pętelki na szydełku i robię przez wszystkie trzy. 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie i ponownie pomijamy tutaj te słupki i tutaj w tym kolejnym łuku, który rozpoczyna ananasek, to był ten łuk taki zwrotny, to tutaj pod tym łukiem robimy pod łukiem albo w drugim oczku łańcuszka od lewej robimy słupek. Czyli ja się wbiję w to drugie oczko. Albo tu będę przerabiać pod łuk. No jeszcze mi uciekło. Muszę naprawić moją robótkę. I ponownie 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I znowu pomijamy tutaj słupki, pomijamy te słupki i tutaj w tym łuku, w kolejnym łuku rozpoczynającym ananasek, przerabiamy słupek. 9 oczek łańcuszka,
ponownie pomijamy te słupki i pod kolejnym łukiem wykonujemy słupek. 9 oczek łańcuszka. 9. Nawinięcie. I znowu pomijamy słupki i wbijamy się pod łańcuszek i przerabiamy słupek. Dziewięć oczek łańcuszka. Nawinięcie. I znowu to samo, pomijamy słupki i wbijamy się tutaj pod ten łańcuszek. Dziewięć oczek łańcuszka. Nawinięcie. I ponownie pomijamy słupki i wbijamy się pod kolejny łańcuszek i robimy słupek. I jeszcze raz 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i tutaj pod ten ostatni łańcuszek się wbijamy, czyli on jest tutaj przy tych ostatnich słupkach i też robimy słupek. I teraz 2 nawinięcia i od razu tutaj za tym pierwszym słupkiem łączonym górą, tu w tą przestrzeń przerabiamy słupek, podwójnie nawijamy. 9 oczek łańcuszka, nawinięcie. I wbijamy się teraz, kochani, tutaj pomiędzy te 2 słupki. I już Wam mówię, ile mamy do tej pory łuków. Będziemy liczyć z naszymi początkowymi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sprawdzam ze schematem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystko się zgadza. Ja sobie schemacik muszę obrócić teraz, żeby nie pomylić i nie robić do góry nogami. Dobrze, przechodzimy dalej. Ja sobie obrócę tą robótkę, ale tylko w tą stronę, żeby móc przerabiać tutaj dalej ananaska. I tutaj z tej strony będziemy wykonywać po 9 oczek łańcuszka i słupek w każdy ten wystający łuk na tych bokach, gdzie żeśmy po prostu nawracali rzędy. Czyli robię 9 oczek łańcuszka, nawinięcie. I pomijam tutaj te słupki i pod tym łukiem robię słupek. 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I pomijamy te słupki i pod kolejnym łukiem przerabiamy słupek. 9 oczek łańcuszka. I pod kolejnym łańcuszkiem przerabiamy słupek. Już Wam pokazuję. W ten sposób to teraz wygląda. Czyli przerobiliśmy na razie 3 łuki od tego 10. Tutaj, licząc od tego. Przechodzimy dalej i robimy ponownie 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie i ponownie pomijam słupki i wbijam się pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka.
nawinięcie i ponownie pomijam słupki i wbijam się pod kolejny łuk. I jeszcze raz 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie i wbijam się pod kolejny łuk. I teraz, kochani, musimy przerobić 9 oczek łańcuszka i będziemy robić słupek łączony górą, ten podwójny, czyli najpierw 9 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia, wbijam się pod kolejny łuk, czyli ten ostatni z niebieskich, przerabiam słupek, ale go nie wykańczam, czyli przez 2 i przez 2. 2 nawinięcia i teraz przechodzę do szarego elementu, pomijam ten pierwszy łańcuszek i tutaj w tym drugim, w trzecim oczku bądź pod łańcuszkiem przerabiam słupek podwójnie nawijany i teraz już go możemy wykończyć. Przez 2, przez 2 i przez wszystkie 3. I teraz tutaj mamy w sumie, licząc od początku, 17 łuków. I kolejne łuki będziemy liczyć już od tego momentu, czyli najpierw przerobimy 4 tutaj na środeczek i najpierw robimy 13 oczek łańcuszka. Nawinięcie i ponownie pomijamy jeden szary łuk i wbijamy się pod kolejnym w środkowe oczko bądź pod łańcuszek, jak wolicie. I przerabiamy słupek. 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I zaraz w kolejnym łuku, w środkowym oczku łańcuszka, przerabiamy słupek. Trzynaście oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia. I teraz pomijamy jeden szary łuk i wbijamy się pod kolejnym w to trzecie oczko i przerabiamy słupek, ale nie wykańczamy go. Dwa nawinięcia i teraz ponownie. Ja coś chyba pomyliłam. Gdzieś zapomniałam o jednym słupku, kochani. Teraz patrzę. Tak, raz, dwa. Tak, tu mi słupka brakuje. Czyli nie, jeszcze ostatni łańcuszek. Przepraszam Was za pomyłkę. Ja już przeskoczyłam sobie dalej. Tak, tu zamiast 13 ma być 9, czyli 4 spróje. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, 13 oczek łańcuszka, 9 i teraz też musi być 9. Minęłam jeden łuk po prostu. Skapłam się po ilości tych łańcuszków, które zostały. I teraz robimy jeszcze jeden słupek tutaj w trzecie oczko łańcuszka. O, teraz mamy prawidłowo. I teraz dopiero 13 oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia i pomijamy jeden łańcuszek i w kolejnym tym szarym
Przerabiamy ten słupek, ale go nie wykańczamy. Czyli przez dwa, dwa nawinięcia. Pomijam szary łańcuszek i wbijam się teraz w ten, pod ten niebieski i przerabiam przez dwa i przez wszystkie trzy. Już Wam pokazuję. Czyli teraz tutaj przerobiliśmy cztery łuki. Przechodzimy dalej i teraz robimy te łuki z dziewięciu oczek łańcuszka i słupek pod kolejny łuk. Czyli dziewięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawinięcie. I pomijam teraz tutaj tą część, pomijam te słupki i wbijam się tu pod ten niebieski boczny łuk i robię słupek. Powtarzam, czyli 9 oczek łańcuszka, 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i wbijam się pod kolejny ten łuk. Dziewięć oczek łańcuszka, nawinięcie i wbijam się pod kolejny łuk, czyli pomijam słupki i pod kolejny i słupek. Dziewięć oczek łańcuszka, nawinięcie i wbijam się pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i ponownie pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i wbijam się pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka, i wbijam się pod ten ostatni łuk. 2 nawinięcia, i za tymi słupkami łączonymi górą, tutaj pod tym łańcuszkiem, przerabiam słupek podwójnie nawijany. 9 oczek łańcuszka, nawinięcie, pomijamy słupki, pomijamy łańcuszek z dwóch oczek, pomijamy słupki i tutaj w tym, pod tym łańcuszkiem przerabiamy słupek. I teraz, kochani, od naszego, tu były nasze raz, dwa, trzy, cztery, to tutaj teraz jest 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, osiem. Pasuje. Ponownie muszę obrócić mój schemat i robótkę też. To samo wykonuję z tej strony, czyli po 9 oczek łańcuszka i słupek w każdy ten napotkany łuk z boku. Czyli 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i słupek pod ten pierwszy łuk. 9 oczek łańcuszka, nawinięcie i słupek pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka, i słupek pod kolejny łuk.
9 oczek łańcuszka, 3 słupek pod kolejny łuk, 9 oczek łańcuszka, 3 słupek pod kolejny łuk, 9 oczek łańcuszka, 3 słupek pod kolejny łuk i pozostał ostatni niebieski. W ten sposób na razie mamy. I teraz trzeba przerobić ten ostatni niebieski i tutaj robimy też 9 oczek łańcuszka jeszcze i będziemy robić słupek podwójnie nawijany. Czyli 2 nawinięcia, wbijam się pod niebieski łuk, przerabiam przez 2, 2 nawinięcia, pomijam jeden szary łuk i wbijam się w środkowe oczko następnego i przerabiam przez 2 i przez 2. Teraz przez wszystkie 3. 13 oczek łańcuszka. Nawinięcie. Pomijamy jeden szary łuk i wbijamy się w kolejnym i tutaj przerabiamy słupek. Oczywiście w środkowym oczku. Teraz 9 oczek łańcuszka, i zakończamy rząd w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał nam ten rząd, ponieważ ten łańcuszek zastępował nam słupek. I tutaj wykonujemy oczko ścisłe. I tak wygląda nasz bieżniczek po 22 rzędzie. I w sumie w tym rzędzie tych łuków powinniśmy mieć 38. Przechodzimy do rzędu 23. I aby ten rząd rozpocząć, musimy przejść w lewo poprzez łańcuszek o 4 oczka, wykonując oczko ścisłe. Czyli wbijam się w łańcuszek i wykonuję oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, i cztery. I rząd 23 rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka. I następnie pod ten łuk robimy 2 słupki. Dziewięć, nie, to nie ten rząd, 13 oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia. I teraz będziemy przerabiać słupek łączony górą i najpierw wbijamy się pod ten kolejny łańcuszek, czyli tutaj to pomijam i wbijam się zaraz pod następny i przerabiam ten słupek przez 2 i przez 2 i nie wykańczam. Od razu 2 nawinięcia i w kolejnym łańcuszku przerabiam ten słupek przez 2 i przez wszystkie 3. Już Wam to pokażę. W ten sposób.
dzięki czemu jeżeli jesteśmy pod łańcuszkiem, to sobie możemy właśnie ten słupeczek przesunąć w miejsce, w którym on powinien być. Tutaj na schemacie nie jest właśnie zaznaczone, w którym oczku tego łańcuszka go przerobić. Także tutaj będę przerabiać pod łańcuszek. Przechodzimy dalej i robimy 13 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. 10. 11, 12, 13, nawinięcie i pod kolejnym łańcuszkiem wykonujemy 3 słupki. I teraz przez ananaska będziemy robić po 9 oczek łańcuszka, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, nawinięcie i przechodzimy od razu pod kolejny łuk i tutaj robimy ponownie 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. Nawinięcie. I pod kolejnym łańcuszkiem 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. I pod kolejnym łańcuszkiem 3 słupki. I na razie mamy taką kombinację. I przechodzimy teraz dalej. Robimy 9 oczek łańcuszka i 3 słupki pod kolejny łuk. 9 oczek łańcuszka i wbijam się pod kolejnym łukiem i robię 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka i 3 słupki pod kolejny łuk. I teraz będziemy mieć ten środkowy łuk. I tutaj musimy wykonać dwa razy te słupki, czyli najpierw 9 oczek łańcuszka i pod tym łukiem, czyli to jest ten środkowy, gdzie mamy pod spodem końcówkę ananaska, to tutaj robimy najpierw 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka i jeszcze raz pod tym samym łukiem 3 słupki. Już to pokazuję. Pod tym jednym łukiem mamy dwa razy po 3 słupki. I teraz, kochani, ja sobie troszeczkę obrócę i aż do tego łuku, tak,
do tego łuku, ostatni musi zostać wolny, to jest ostatni łuk, na którym przerabiamy 3 słupki, czyli teraz ponownie 9 oczek łańcuszka, 3 słupki, 9 oczek łańcuszka, 3 słupki i przez 1, 2, 3, 4, 5, aż do 6 łuku. Tu na tym 6 też jeszcze 3 słupki i potem pokażę Wam dalszą część. Mam już przerobione wszystkie te łuki. Teraz musimy zrobić 13 oczek łańcuszka i będziemy przerabiać słupek łączony górą. Podwójnie nawijamy. Dwa nawinięcia. I teraz wbijam się pod kolejny łańcuszek. I przerabiam nie do końca ten słupek, czyli przez 2 i przez 2. Dwa nawinięcia, wbijam się pod kolejny łańcuszek i przerabiam przez 2, przez 2 i przez wszystkie 3. Czyli w ten sposób. Ponownie 13 oczek łańcuszka. Nawinięcie i teraz tutaj już ten łańcuszek pomijamy i wbijamy się tutaj w tym kolejnym i przerabiamy 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. Nawinięcie. Przechodzimy na kolejny łuk i pod tym łukiem robimy 3 słupki. I teraz 13 oczek łańcuszka i będziemy ponownie łączyć słupki górą, te podwójnie nawijane. Czyli po łańcuszku 2 nawinięcia, przechodzę pod następny łuk i przerabiam przez 2 i przez 2. 2 nawinięcia, przechodzę pod kolejny łuk i przerabiam przez 2 i przez wszystkie 3. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. I teraz jeszcze raz 13 oczek łańcuszka. Nawinięcie i pod kolejnym łukiem, czyli tutaj przerabiam 3 słupki. I teraz kochani, przez kolejne łuki, aż dojdziemy do główki ananaska, czyli tutaj do tego łuku, który jest nad tymi dwoma oczkami łańcuszka, robimy po 9 oczek łańcuszka i 3 słupki, bo tam na tej główce musimy wykonać właśnie 2 razy po 3 słupki, czyli 9 oczek łańcuszka, 3 słupki pod kolejny łuk. Dziewięć oczek łańcuszka. I 3 słupki pod kolejny łuk. Czyli robimy to, co było z prawej strony, na prawym ananasku. I powtarzam to, aż dojdę do główki ananaska.
Już pokazuję. Przerobiłam do główki ananaska i teraz tutaj właśnie musimy zrobić 9 oczek łańcuszka i jeszcze raz 3 słupki pod tym łukiem. Czyli pod tym samym łukiem robię jeszcze 3 słupki. Obracamy sobie ananasek, żeby się łatwiej szydełkowało. I kochani, teraz powtarzamy 9 oczek łańcuszka i 3 słupki, aż tutaj do tego łuku. Ja Wam go zaznaczę, bo jeżeli dacie na pauzę, to będziecie widzieli, do którego łuku. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przez 6 łuków. 9 oczek łańcuszka i 3 słupki. I dotarłam już do mojego znacznika. Teraz go ściągnę. I teraz musimy zrobić 13 oczek łańcuszka i słupki 2 nawijane łączone górą. Czyli najpierw 13 oczek łańcuszka. Nawinięcie. 2 nawinięcia. I przechodzę pod następny łuk. I przerabiam przez 2 i przez 2. 2 nawinięcia, przechodzę pod kolejny łuk, przerabiam przez 2 i przez 2 i przez wszystkie 3. Już pokazuję w ten sposób. I teraz jeszcze raz 13 oczek łańcuszka. Pomijamy tutaj ten łańcuszek, gdzie zrobiliśmy słupek i wbijamy się pod kolejnym i robimy 3 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. I wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który zastępował pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe. Oczko ścisłe zamykające, kochani, bo będziemy zmieniać nitkę. Teraz tych łuków powinno nam wyjść 38. Tfu, nie 38, 38 mieliśmy w poprzednim rzędzie, ja się pomyliłam, 36. Zresztą ja Wam pokażę to może na schemacie. Tutaj mamy jasnozielony, to jest 38 łuków, a ten ciemnozielony to jest 36 łuków. No i szykujemy sobie drugi kolorek teraz. W moim przypadku jest to mój kolor gołębi. Robię sobie pętelkę początkową. I teraz tutaj zakończyliśmy nasz rząd i na tym łuku z 13 oczek łańcuszka musimy zaczepić nową nitkę. To jest obojętne teraz, w którym miejscu. I rozpoczynamy ten rząd od 6 oczek łańcuszka, gdzie pierwsze 3 będą zastępowały pierwszy słupek. Nawinięcie i pod ten sam łuk przerabiamy słupek.
No, chciałam sobie troszeczkę zaraz tą niteczkę zabezpieczyć. Siedem oczek łańcuszka. Nawinięcie i pod kolejnym łukiem robię to samo, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. Siedem oczek łańcuszka i pod kolejnym łukiem dwa słupki oddzielone trzema oczkami łańcuszka. To jest, kochani, motyw tego rzędu. Przerabiamy przez każdy łuk to samo, czyli 7 oczek łańcuszka i pod łuk 2 słupki oddzielone 3 oczkami łańcuszka. Zanim przejdę do wykończenia tego rzędu, to chcę Wam powiedzieć, że dokonałam jedynie takiej zmiany, że zamiast pod łańcuszek powbijałam się w środkowe oczka tych łańcuszków. Troszeczkę to zajęło, ale myślę, że dużo ładniej to wygląda. Także jeżeli chcecie, możecie sobie też zmienić, a być może ktoś z Was od razu wbijał się w środkowe oczka. W każdym razie tam, gdzie było 9 oczek łańcuszka, to wbijałam się w piąte oczko łańcuszka, a gdzie było 13, to w siódme. No i pozostało teraz wykończyć ten rząd i robimy 7 oczek łańcuszka, i zakończamy rząd tutaj w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek. Oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 25 i musimy przesunąć się o jedno oczko w lewo. Czyli na kolejnym oczku łańcuszka wykonuję oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka, nawinięcie i pod ten łuk przeciągam przez dwie pętelki. Nawinięcie i pod ten sam łuk przeciągam przez dwie pętelki i przez wszystkie trzy. Czyli słupek łączony górą, ja go już naprawię. Trzy oczka łańcuszka i pod ten sam łuk trzy słupki łączone górą. Sześć oczek łańcuszka, nawinięcie i przechodzimy pod kolejny mały łuk tutaj, czyli ten długi pomijamy i wbijamy się tu w kolejnym i tutaj wykonujemy 6 słupków. Już pokazuję w ten sposób. I kochani, to jest de facto motyw naszego rzędu. Ponownie 6 oczek łańcuszka i tutaj w kolejnym słupku 3 słupki łączone górą. Ja jeszcze to raz pokażę. Czyli teraz 6 oczek łańcuszka raz, dwa, 3, 4, 5 i 6, nawinięcie i pomijam długi łuk i wbijam się tutaj pomiędzy te słupki pod łukiem i robię słupek składający się z trzech słupków łączony górą. Trzy oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem trzy słupki łączone górą.
i ponownie 6 oczek łańcuszka i pomijam długi łuk i wbijam się tutaj pod ten krótki i przerabiam 6 słupków. I tą sekwencję, kochani, powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Jak widzicie, tutaj zrobiłam 6 słupków. Czyli po prostu ten wzór tutaj jest naprzemienny. I jeżeli macie tutaj 6 słupków, to jest wszystko prawidłowo. Przechodzimy do wykończenia tego rzędu i robimy 6 oczek łańcuszka. I zakończamy w główkę tego słupka łączonego górą oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 26 i musimy ponownie przesunąć się o jedno oczko w lewo. I tu w miejscu, gdzie robiliśmy 3 słupki łączone górą i 3 oczka łańcuszka i 3 słupki łączone górą, to w tym miejscu będziemy to powtarzać. Czyli rozpoczynam od 2 oczek łańcuszka, nawinięcie i pod ten sam łuk przeciągam przez 2. Nawinięcie, pod ten sam łuk, przez 2 i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka. I ponownie pod tym samym łukiem słupek łączony górą składający się z 3 słupków. I teraz 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i przechodzę do miejsca, gdzie mam 6 słupków i w każdym słupku wykonuję po jednym słupku, ale będę je oddzielać oczkiem łańcuszka, czyli wbijam się w pierwszy słupek i robię słupek. Oczko łańcuszka, drugi słupek, oczko łańcuszka i w trzecim słupku robię trzeci słupek, oczko łańcuszka i ponownie w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka, i w kolejnym słupku słupek. I jeszcze raz. I ponownie 5 oczek łańcuszka. I przechodzę na ten łuk, gdzie mam słupki łączone górą i robię 3 słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka i ponownie pod tym samym łukiem 3 słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Nawinięcie. I tu, gdzie mamy 6 słupków, robimy 6 słupków oddzielonych oczkiem łańcuszka. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. Przerobię te 6 słupków i Wam to pokażę. Te rzędy już bardzo proste, prawda? To jest, kochani, motyw tego rzędu. Powtarzamy to do końca tego okrążenia. I jestem już na końcu tego rzędu. Pozostało mi przerobić ostatni łańcuszek. Czyli robię 5 oczek łańcuszka. I teraz oczko ścisłe w główkę tego słupka łączonego górą.
i przechodzimy do rzędu 27. I zanim przejdziemy, zanim rozpoczniemy, musimy przejść jedno oczko w lewo. I rozpoczynamy od tego słupka łączonego górą. Czyli robię dwa oczka łańcuszka. I następnie dwa słupki jeszcze, żeby połączyć górą. Trzy oczka łańcuszka. I ponownie w to samo miejsce słupek łączony górą, składający się z trzech słupków. To na razie tutaj będzie niezmienne. Pięć oczek łańcuszka. I wbijam się pomiędzy przestrzeń, tutaj między słupkami, i wykonuję półsłupek. 5 oczek łańcuszka i ponownie pomiędzy kolejne słupki. 5 oczek łańcuszka i ponownie w przestrzeń pomiędzy słupki. 5 oczek łańcuszka i ponownie w przestrzeń pomiędzy słupki. I jeszcze raz. Czyli tak wygląda ten początek rzędu. Przechodzimy dalej i robimy ponownie 5 oczek łańcuszka. I słupki łączone górą pomiędzy słupkami. Trzy oczka łańcuszka i ponownie trzy słupki łączone górą w to samo miejsce. I to jest, kochani, motyw naszego rzędu. Powtarzamy to do końca okrążenia. I jestem już na końcu tego rzędu. Pozostało mi przerobić ostatnie 5 oczek łańcuszka. I zakończamy ten rząd oczywiście w główce słupka łączonego. I przechodzimy do rzędu 28 i on de facto będzie podobny jak ten, z tym, że tu zamiast 4 łańcuszków będziemy mieć 3. Przechodzimy najpierw w lewo o jedno miejsce oczkiem ścisłym i robimy słupek łączony górą, czyli dwa oczka łańcuszka. Myślę, że tutaj to już nie muszę Wam pokazywać, bo to jest to samo, co w poprzednich rzędach. Mamy pierwszy słupek łączony górą, 3 oczka łańcuszka i ponownie tutaj słupek łączony górą. Motyw tego rzędu też będzie króciutki. 5 oczek łańcuszka. I zaczepiamy się tu pod ten pierwszy mały łuk, który tworzy ananasek. I robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. No i ponownie 5 oczek łańcuszka i słupek łączony górą pomiędzy te słupki, składający się z trzech słupków.
to jest, kochani, motyw tego rzędu. Powtarzamy to do końca okrążenia. I ponownie jestem na końcu rzędu. Zrobiłam już 5 oczek łańcuszka i pozostało mi wykończyć ten rząd w główce tego słupka łączonego. Przerabiam oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 29 i ponownie przesuwamy się w lewo o jedno miejsce oczkiem ścisłym. I tutaj na tym łuku będzie drobna zmiana, ponieważ zamiast dwóch tych słupków włączonych górą będziemy robić 3. Czyli robię 2 oczka łańcuszka, nawinięcie, przeciągam przez 2, nawinięcie, to co było w poprzednim rzędzie, przez 2 i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka i jeszcze raz ten słupek łączony górą. Trzy oczka łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze raz 3 słupki łączone górą. Czyli w ten sposób. I teraz, kochani, 5 oczek łańcuszka. To jest na razie niezmienne. I zahaczamy się o krótki łuk na ananasku, przerabiając półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i ponownie tutaj ten słupek łączony górą, składający się z 3 słupków. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze raz ten sam słupek pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka i ten sam słupek jeszcze raz pod ten sam łuk. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam ostatnie 5 oczek łańcuszka. I teraz muszę wykończyć ten rząd i wbijam się w główkę tego słupka łączonego górą. I przerabiam oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 30 i ponownie musimy się przesunąć o jedno oczko w lewo. I rozpoczynamy ten rząd od 2 oczek łańcuszka. A następnie robimy tutaj ten słupek łączony górą, co w poprzednich rzędach, składający się z 3 słupków. 3 oczka łańcuszka i pod ten sam łuk jeszcze raz 3 słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Muszę sobie tylko ten kordonek przeciągnąć naprzód, bo... Czyli 5 oczek łańcuszka. I tutaj zaraz w tym kolejnym łuku przerabiamy słupek łączony górą, składający się z 3 słupków. Trzy oczka łańcuszka i ponownie pod tym samym łukiem słupek łączony górą z 3 słupków. Czyli tak wygląda
początek rzędu. Wykonujemy teraz ananaska, czyli 5 oczek łańcuszka. I półsłupek pod mały łuk. 5 oczek łańcuszka. I półsłupek pod kolejny mały łuk. 5 oczek łańcuszka. I wbijamy się w przestrzeń między słupkami i wykonujemy ponownie słupek łączony górą z 3 słupków. Trzy oczka łańcuszka. I ponownie pod tym samym łukiem słupek łączony górą. Pięć oczek łańcuszka. I w przestrzeni pomiędzy kolejnymi słupkami słupek łączony górą. Trzy oczka łańcuszka i ponownie w tą samą przestrzeń 3 słupki łączone górą. I to jest, kochani, motyw naszego rzędu. Przerabiamy to dookoła tego okrążenia i spotkamy się na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Pozostało mi przerobić 5 oczek łańcuszka. I zakończamy rząd tutaj w tym słupku łączonym górą, w jego główce oczkiem ścisłym. I mamy wykonany, kochani, rząd 30. I na tym rzędzie skończymy drugą część naszego bieżnika. Kolejną część rozpoczniemy od rzędu 31, gdzie będziemy przerabiać dalsze ananaski. Dziękuję Wam za wspólne szydełkowanie. Pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnej trzeciej części. Pa, pa!